Cześć, witam Was serdecznie z tej strony Suchy. Witam Was w drugim odcinku kariery From Hero, From Zero to Hero GKS-em Katowice. Zapraszam Was na konferencję meczową przed pierwszym meczem w pierwszej lidze nowego trenera Suchego w sztabie szkoleniowym GKS-u Tychy. GKS-u Katowice. Czy klub może uniknąć dołu tabeli? Wierzę w naszych ludzi. Wierzę w to, że oni są w stanie osiągnąć wielkie sukcesy. Maślanka i jego transfer. Oczywiście młody, utalentowany zawodnik. I myślę, że on będzie tutaj pasować. Ten chłopak wie, co jest pięć, wie jak się ustawiać, wie jak zagrywać. Ma piękny przegląd pola. Bartłomiej Eisenhardt z Resowi Rzeszów. O, myślę, że tutaj też dowiedzie swojej wartości. No, on strzeli na pewno nie jedną, nie dwie bramki w trakcie tego sezonu. Tyle pytań na dziś. Dziękujemy. I myślę, że mecz z Górnikiem Łęczną można zacząć. Tylko jeszcze jedną rzecz zmienimy. Coś, co ja bardzo lubię mieć nad tym panowanie, mianowicie numery. Eisenhardt, ze względu na to, że no to jest jednak taki nasz kluczowy napastnik, gdzieś ja go tak upatruję. Zostanie numer 9, Kaleczuk 11. Toroć dostanie numer 20. Marzec natomiast dostanie numer 10. Igorek, nasz utalentowany pomocnik, numer 8. Figiel, defensor, numer 4. Dos Santos, siódemeczkę. Sewerzyński dostanie 28. Janiszewski, 3. Dobrze. Wasilewski 13 i Czabanoć, Szoltnoć 17. Kudła, tu mamy wszystko. Mam wrażenie, jakby kogoś mi brakowało tutaj jeszcze. Ktoś z podstawowego składu. Mamy tak do Santosa, Maślankę. I defensywny pomocnik Figiel. Gdzie jest Figiel? Figiel, Figiel, Figiel. Czwóreczka. No dobra, wszystko się zgadza. Okej, a więc rozpocznijmy. Pierwszy mecz. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeśli nie wygramy ani jednego meczu do końca okienka transferowego, to wzmocni jeszcze bramkę. Ale póki co obejrzyjmy, jak to będzie wyglądać. To proszę, Górnik Łęczna w 5. minucie już strzela bramkę GKS-owi. Ale też widzę, że dobór kapitana jest nie za najlepszy. Cóż za akcja Eisenharta. Ależ on to zrobił. No. Debiut w barwach GKS-u Katowice i już takie rzeczy. No, no, no. Prognoza jest naprawdę dobra. Zobaczymy, co z tego będzie dalej. Ładne zagranie. Kaleczuk Fu. Ach, niestety nie wyszło. Dobrze, Eisenhardt. Podanie przejęte. Na razie wygląda to całkiem dobrze. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz. Dlaczego Igor Maślanka dostał opaska kapitana? Tutaj na pewno to trzeba będzie poprawić. Eisenhardt, czyżby gol? Czy spalony? Druga bramka Eisenharta. Fantastyczny, fantastyczny debiut Bartłomieja. Ach, ale ten chłopak mi imponuje. Zobaczmy, jakie są oceny. No, na razie Eisenhardt tutaj przoduje. Natomiast Kaleczukwu trzeba zauważyć, że przy tej drugiej akcji to on chyba miał asystę. Maślanka, Marzec, Maślanka, nie, to Jonathan dos Santos, przepraszam. Jonathan dos Santos z numerem 7 strzela brameczkę. No też, proszę bardzo. Nie zapomniał, ma tą ikrę, mimo tego, że gra teraz na defensywnym pomocniku, to te zaleciałości ofensywne, które zostały wykreowane w nim w Barcelonie, dalej w nim pozostają. To też myślę, że też sam ten sposób
ustawienia na pewno bardzo dużo daje, jeśli chodzi o umiejętności taktyczne Jonathana dos Santosa. Aha. No nic, na razie to zostawimy, chociaż może kogoś damy od razu, damy komuś szansę. No, ach, jeszcze chwilę poczekajmy. Znów zobaczmy, jakie są oceny. Maślanka tutaj na razie najsłabiej sobie radzi. Okej, to tak w 60 minucie go zmienimy. Trzy, dwa. Ajaj. Okej, dobra, wprowadzimy trzy zmiany aż. Najwyżej odbije się to na wyniku. Eisenhardt. Do Jonathana. Out. Trzy zmiany w GKS-ie Katowice. Jeszcze próbują. Jonathan. Eisenhardt. Hat-trick. Hat-trick Bartłomieja. Proszę bardzo. Cóż ten chłopak ma za dzień? Cóż ten chłopak ma za debiut? Trzy brameczki w pierwszym meczu w nowych barwach. Ciekawe, czy Wresowi by tak samo odpalił. Faul? Iście hokejowy wynik. A jednak 2 do 4 nie zdarza się zbyt często. Zobaczymy, co z tego będzie. Czy pójdzie kontra? Nie, nie, nie. Piłka została odebrana. No i troszkę tak na pałę została wypita teraz ta piłka. Po raz kolejny. No natomiast tutaj teraz kreuje się kolejny raz bardzo ciekawa kontra. Jonathan ładnie tutaj rozegrał. I gol! 5-2. Repka, który przed chwilą wszedł za Igora Maślankę, no pokazał się tutaj z dobrej strony. Trzeba będzie mieć to na uwadze. Przy doborze składu w następnym meczu. Widać, że ta drużyna się ożywiła po dokonaniu kilku zmian personalnych. No, 5 do 3. Cóż za otwarty mecz. Iście hokejowy wynik, jak już wspominałem wcześniej. Natomiast no, trzeba przyznać, że dwie bramki wpadły po 60 minucie. Po tych trzech zmianach. Myślę, że Oskar Repka może być pretendentem do wejścia od pierwszej minuty w kolejnym meczu. Michał Kłodziejski. Ach, chyba też kupię środkowego obrońcę, bo skoro mamy jeszcze kilka, jakiś taki mały fundusz, to przydałby się chociaż jeden taki młody chłopak, który gdzieś tam w przyszłości za tego Langa wejdzie. Aż tak smutno na to patrzeć. Kto opuszcza? Marcin Rynowicz. Do widzenia. Nikt nie będzie za tobą płakał. Proszę do indyjskiej ligi. Ciekawe. I opuszcza nas także Michał Kołodziejski. Ojej, nie to. Skauci. I środkowi obrońcy.
Zobaczmy, co będzie tutaj dalej. Dobra, następny mecz Stal Rzeszów, ale wcześniej jeszcze oferta za Jędrycha. Akceptujemy. Wszystkich tych środkowych obrońców starszych trzeba sprzedać. Kryspin. O, Mateusz Skrzypczak. To jest potencjalnie bardzo dobry wybór. I Albert Zarówny także. Okej, może uda nam się nawet ściągnąć dwóch tych pomocnych obrońców. Już w ogóle było super. Ale w pierwszej kolejności myślę, że naszym takim numerem jeden. No i już się popsuło. Szkoda. Natomiast no nic, szukamy dalej. Albert Zarówny zostanie dodany do listy wyborów. Piotr Gruszecki, Igor Drapiński, Kryspin tutaj fajnie wygląda, aczkolwiek on na pewno jest poza naszym zasięgiem ze względu na to, że po prostu jest wypożyczony do Górnika z Pogoni Szczecin. Zagrajmy zatem kolejny mecz. Zobaczmy, jak tutaj ten skład wygląda od pierwszej minuty. Rola kapitana, bardzo dobrze. Rzuty karne tutaj zmienimy. A nie, jednak nie zmienimy. Oskar, wejdziesz od pierwszej minuty zamiast Maślanki. Pokaż się. No i teraz tak naprawdę tylko trzeba obserwować, co się będzie działo w najbliższych kilkunastu minutach. Kilkudziesięciu. GKS Katowice na żółto, Stal Rzeszów na biało. Już pierwsza akcja Stali Rzeszów. Prokić był bliski strzelenia bramki. Po raz kolejny. Ajajajajaj. Stal Rzeszów rozpoczęła z wysokiego C i strzela bramkę GKS-owi już w piątej minucie. 2-0. Damian Michalik. Ajajajajaj. No nie wygląda to ze mną na różowo bardzo dla GKS-u. Troszkę jakby nie weszli w ten mecz. Ale nic. Zostawiamy na razie tak jak jest. Zobaczymy co z tego będzie. Kaleczuk prawie strzelił bramkę. Nie ma co się tym przejmować póki co. Może jeszcze do tego wrócimy. Tym bardziej, że już mieliśmy jakąś pierwszą akcję. Kolejna sytuacja i pięknie. Mateusz Marzec. I 2-1. Odwracamy losy tego spotkania. Tylko ci piłkarze muszą dostać chwilę czasu i trochę zaufania. No proszę, Patryk Małecki, 1. Było blisko. Cztery do jednego. To jest niesamowite. Jak Stal Rzeszów gromi GKS. Wydawać się mogło, że GKS zacznie odrabiać, a tu już cztery stracone bramki. O tyle, o ile przód GKS wygląda naprawdę dobrze, co obrona wygląda naprawdę fatalnie. Spróbujmy zmienić troszkę wytyczne. I wpuśćmy
Araka. No, doświadczenie powinno tutaj jednak przewyższyć młodość. No i Igor Maślanka dostaje szansę w drugiej połowie, bo no, cóż ja powiem, no. Stal. Repka się nie popisał w meczu ze Stalą. A wszedł za Kaleczukwu powinien, ponieważ Bartłomiej ma na pewno jakiegoś asa w rękawie. Bardzo dobrze, bardzo dobry odbiór. Marzec, czy poda? I gol. Pięknie. Bartłomiej Eisenhardt z kolejną brameczką w tym sezonie. No, powoli wracamy do tego meczu. Teraz tylko trzeba się uspokoić i strzelić jeszcze dwie bramki. To jest do zrobienia. Tylko ci piłkarze muszą w siebie uwierzyć. Ajajaj. Aj, aj. Jeszcze kontuzja środkowego obrońcy. Zaskakujące jest to, jak łatwo ten GKS traci bramki. Aż 5 bramek w tym meczu stracili. Niesamowite. Naprawdę burra w szatni jak nic. Ale też bramkarz no nie jest w stanie się, nie popisuje się na razie. Jeśli chodzi o drużynę GKS-u, myślę, że tu jednak ten Kudła to jest jednak za słaby zawodnik, żeby decydować o losach spotkania. 6 bramek, Boże. Rozbici. GKS został rozbity. Próbowali łapać kontakt, natomiast Stal Rzeszów zdeklasowała. Zdeklasowała GKS Katowice. Tutaj sam Arak nie był w stanie nic zrobić. Jak i Eisenhardt. No cóż, trudno. Zostaje tylko jedna opcja. Centrum transferowe. I zakup. Myślę, że Dmytro Ryżnik to jest odpowiedni zakup. Jak na nasze wymagania. Kluczowa, oczywiście. 3 lata. Akceptuj. Dostaniesz od nas 1500 i to wszystko, co ci mogę zaoferować. Fantastycznie, Dmytro. Bardzo mi się podoba twoje podejście. Ten skład został przebudowany. Od podstaw. Mimo wszystko spróbujemy zagrać na razie neutralnie i sprawdzić w ogóle, co zadziała w tym meczu. Bo ta drużyna wygląda na bardzo niestabilną. To jest coś, co można stwierdzić. Są bardzo niestabilni. Ten pierwszy mecz zapowiadało się to fantastycznie. Drugi, deklasacja. Tak jakby wyszły na mecz kompletnie dwie różne drużyny. Tutaj nic, co miesięczny.
Raport o juniorach. No, niestety, kolega też tutaj nie zakontraktujemy ze względu na to, że jest po prostu zbyt słaby. Kolejni środkowi obrońcy do przeanalizowania. Tak mi się coś kojarzy, że zawodnik od Reopole był całkiem dobrym i ciekawym zawodnikiem. Zobaczmy zatem. Tak jest. Dobrze mi się kojarzyło. Także myślę, że to jest nasz cel. To jest nasz cel kolejny. Wojciech Kamiński. Ja nie chcę się tutaj dyskutować, tym bardziej, że mamy jeszcze trochę funduszy. To jest zawodnik, którego naprawdę bardzo chcę pozyskać, także myślę, że tutaj jakakolwiek dyskusja jest zbędna. I myślę też, że na tym nie chcę klauzuli dla ciebie. Myślę, że ty się jeszcze rozwiniesz dość sporo. Jestem w stanie przyjąć te wymagania. Ok. A więc tak. Z racji tego, że dokonałem już naprawdę dużo transferów i na każdej tak naprawdę pozycji jesteśmy już zadowalająco obstawieni. Uważam, że czas transferów się zakończył i w tym momencie nic więcej już nie zakupimy. A z racji tego będziemy mogli już ustawić odpowiednie indywidualne treningi dla poszczególnych piłkarzy. No, Janiszewski się jeszcze może rozwinąć, dobra? To damy ci stopera. Ty już nie. Tobie damy szansę. Cyk. Ty już nie. Jonathan tak samo. Sewerzyński. Bardziej defensywnego zawodnika z ciebie zrobimy. Igor. Tutaj rozgrywający zdecydowanie. Tu podobnie. Kozubala nie rozwijamy. Mateusz Marzec. No dobra, ofensywny pomocnik. Tutaj jest naprawdę duże pole do manewru. Dynamo, zrobimy z ciebie. Dariusz Dudziński, wysunięty rozgrywający. Błąd nie. Złodziej bramek, myślę. O, napastnik kompletny. To jest odpowiednie oznaczenie. Co, proszę? Ebenezer nie jest w stanie się rozwinąć? No nie, nie wierzę w to. To nawet Arek jeszcze jest w stanie się rozwinąć. Okej, wszyscy już są. Myślę, że możemy rozpocząć kolejny mecz. A kolejny mecz rozpoczniemy z Zagłębiem Sosnowiec. Rozpocznijmy zatem. Tym razem wystąpi zespół, który wystąpił w pierwszym meczu. No, w zasadzie poza środkowym obrońcą, ponieważ obrońca, który występował wtedy, już go nie ma z nami. A Kamiński już puszcza Fabrego do. Umożliwia mu strzelenie bramki. Historia zatacza koło. Jeden zero.
Tak głębiej, bardzo szybko zdobywał bramkę. Panie, co się dzieje? Czy ci piłkarze po prostu nie dojeżdżają na mecz? Druga sytuacja bramkowa dla Gieksy i drugi raz niewykorzystana. Czy to będzie gol? Na szczęście Kamiński wybronił. Tutaj nasz nowy nabytek naprawdę popisał się. I pokazał się z dobrej strony. Kelechukwu tutaj ładnie rozgrywa. Aślanka, ach, stracił piłkę. Kamiński znowu, ach. Bezradność. Bezradność, naprawdę bezradność. Ciężko mi nawet to opisać. Co tutaj poprawić, żeby to zaczęło funkcjonować w prawidłowy sposób? Spróbujmy ich jeszcze bardziej wypłaszczyć w takim wypadku. Zero. To jest pogrom. Coś tutaj zdecydowanie nie funkcjonuje tak, jak powinno. Uff, pierwsza obrona. Dobra, czas na zmiany. Zmienimy trochę taktykę, takie dostosowanie pod to, w jaki sposób oni są w ogóle ustawieni na boisku. I zostawimy to na jakiś czas. Najwyżej przegramy kilkanaście meczy. Trudno. Ten sezon to jest taki, powiedzmy, pole bitwy i taktyczne przygotowanie. Co prawda mówiłem na początku sezonu, że będziemy w górnej połowie tabeli, ale to się wszystko okaże. Patrząc na to, co się dzieje aktualnie, nie wygląda to najlepiej. 4-0. Zagłębie gromi GKS. Żeby chociaż strzelić bramkę taką, która może spowoduje, że będzie jakieś natchnienie dla tego zespołu. I pokażę, okej, okay, my też potrafimy strzelić bramkę. Natomiast no, tak jak w meczu ze Stalem Rzeszów. Co prawda przegraliśmy 4 bramkami, ale strzeliliśmy 2. To już coś, to pokazuje, że gdzieś jest jakiś promyczek słońca w tej pierwszej lidze. A ten dzisiejszy spektakl to jest naprawdę gra do jednej bramki. Deklasacja. Po raz kolejny muszę użyć tego słowa. Niestety nie w tą stronę, którą chciałbym. No nic. Kolejna przegrana. Myślę, że tutaj trener musi skupić się nad bardziej odpowiednim taktycznym. Dlatego właśnie tak też zrobimy. Z racji tego, że mamy naprawdę utalentowanych piłkarzy w drużynie, zagramy w taki sposób,
Dobra, spróbujemy czegoś takiego. Teraz ustawienie ofensywne. I tutaj zagramy taką taktyką. O, coś takiego. Nie. Ustawimy sobie bardzo podobną taktykę do tego, co mamy aktualnie. Natomiast nasi obrońcy staną się w tej taktyce skrzydłowymi. Nasi obrońcy środkowi staną się naszymi takimi półbocznymi obrońcami. Nasz defensywny pomocnik stanie się bardziej defensywnym pomocnikiem. I tutaj zrobimy to tak. Dobra. I wtedy taktyka nieustanny pressing, głębokość, szybkie konstruowanie akcji, wybieganie do przodu i bardzo duża szerokość. 70. Ok. W momencie, kiedy gramy bardzo defensywnie, tutaj formacja z 5 obrońcami.
Okej, okay. Szeroko całkiem wytyczne. Zostawaj z przodu, podstawowe wsparcie. I tutaj wspieraj, a tak zrobimy. Okej, to byśmy mieli wszystko. No i jeszcze ten defensywne usposobienie, takie ostatnie, takie delikatnie defensywne. Cyk. Cyk. Dobra. LSP. PSP. Elegancko, taktyka, cofnięty, 50 na 50 i długie piłki. Bo wtedy zrobimy tak, Kelechukwu, wbiegaj za plecy, graj na szpicy, ty wracaj do obrony. Ale będziesz miał taką wolną pozycję. Do obrony. Do obrony. Do obrony. Do obrony. Dobra. No a to myślę, że w takim wypadku, skoro już tak ustawiłem tam, to tutaj zostawimy troszkę inny styl gry. Zagramy zrównoważony, ale z cierpliwym przygotowaniem i posiadaniem piłki. Tak jest. Zapisujemy wszystko. I czekamy na mecz z Arką Gdynia. Ale to już w następnym odcinku. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia i widzimy się w trzecim odcinku. Pozdrawiam. Adios.